Nie będą mi tutaj gołe baby pod domem chodziły, słuchajcie. I don't bloody mind. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam jest w ogóle. Ona strasznie ciągnie dzisiaj, nie wiem, coś jakiegoś szału dostała. Tam sobie idzie jakaś rodzina z dziećmi. U nas to w życiu by nie można było wejść do miejsca, które jest zamknięte, nie? O, tu proszę bardzo. Faktycznie są tam jakieś opuszczone domy. Staramy się rozkminić, jaka jest historia tego miejsca, bo te budynki nie są takie stare. Jest tu kilka budynków, tu, tam jakby wyglądają takie łaźnie. Wiecie, porobione są barierki. Tutaj jest na przykład taki mostek. Nie będę tam dalej szła, bo widzę tam ktoś z samochodem ma sobie piknik. No nie będę przeszkadzać, ale tam też jest jakiś kolejny budynek taki opuszczony. To tak wygląda i wiecie, okna są takie jak właśnie, wiecie, w sanatoriach czy w szpitalach. Takie, no, to tak widać, charakterystyczne takie. Jakaś inwestycja, która się nie udała. Chodź, chodź, idziemy. Ale jest gorąco. Bela normalnie nie lubi wody, ale jest jej tak gorąco, że normalnie pomaszerowała. Dobrze, że akurat trafiła się ta rodzina, bo oni wiedzą, gdzie iść. Możemy iść za nimi, bo tam jest jakaś droga. To byśmy nie wiedzieli. O, rany. Full house. Tutaj już jest pełno. I mówią tym, gdzie trzeba iść do kolejnego źródła. Ale tu nam ludzie powiedzieli, że to właśnie jest największe źródełko, ale pójdziemy sobie przez rzeczkę, popatrzymy na te pozostałe, bo są podobno tutaj cztery.
Trzeba przejść tutaj przez ten strumyk. Jemy dwie babki na golaska, słuchajcie. Ale fajna taka... fajny taki luz, prawda? Wyśnięty. A la natur, panie były... Kurwa, nie golą się suki, no. Młode dziewczyny, słuchajcie. A la natur. No zarobiście, kurczę, taki luz. Podoba mi się. Nie, żebym się chciała rozbierać, bo ja wstydziow jestem z Polski. W ogóle niedźwiedź to planował już tutaj, patrzył, gdzie możemy się ewentualnie rozbić, ale no nie, no w takim razie to w żadnym wypadku nie możemy się tutaj rozbić. Nie będą mi tutaj gołe baby pod domem chodziły, słuchajcie. I don't bloody mind. I know you don't mind. I do mind. Even with bush. Tutaj są ludzie ładnie zaparkowani, mają kamp. Może się ich spytamy, gdzie dalej. 4, 4, 1, a tu już jest strumień. Nie wiem, to może tu właśnie. To. Is this this way? For what? Ah, for the spring? You want the warm ones? Yes. The warm ones are a bit down now. Aha. They are like enclosed spaces with ropes. Bella. Okay. Oh. Like, and where are they? Down. Ah, like down the river, down the river. Came, you uh-huh. know, like you pass the bridge. Yeah. Yeah, okay, so the one down the bridge for sure is warm. And there are some like... over here. Here, yeah, if you take like this road right. next to the river, but you have to go a bit back. Okay, thank you. Yeah, there's one very small right down here, but it's pretty small, so better go like... Yeah. Over there. Okay, thank you so much. You're staying overnight here? Ale zjarana babeczka była, normalnie po prostu ledwo mogła poskładać wyrazy do kupy. Wolność, niech żyje wolność i swoboda. Tam faktycznie gościu za krzaczkiem siedzi, tam jest taki mały, małe źródełko. Czuć siarką, tak więc to zdecydowanie jest to. Ale chyba pójdziemy do tego, co widzieliśmy pierwsze, bo faktycznie tam chyba najfajniejszy jest. Tam jest jeszcze, tutaj jest jeszcze jeden namiot i tam i hamak rozwieszony. No fajnie, zrobili sobie młodzi po prostu taki camping. Taki trochę hipisowskie klimat. Trochę tak hipisowsko tutaj. Dobra, to wracamy do tego pierwszego źródełka, bo tam była po prostu najładniejsza woda. O, i tutaj mamy private pool, czyli zostawimy tych ludzi tam, tam jest ten duży basenik, ale ta woda z tego baseniku przechodzi tutaj i jest tutaj czystka woda, mimo że tego nie widać może tak dobrze, ale jest czyściusieńka i mamy ten basenik tylko dla siebie. Niedźwiedź chciał się schodzić, a tu ciekła woda. No, to drugie źródełko jest o wiele lepsze, ale teraz jest tam trochę ludzi, tak więc tam nie chciałam za dużo nagrywać. A to się ponagrywa. Niedźwiedź mówi, że jednak przyjedziemy tu na noc, tak więc mamy nadzieję, że... Są gołe baby, więc przyjedziemy. Chcę sobie babów naoglądać. Mam nadzieję, że nie wyszarpią go z namiotu, kurczę. I hope they will. Nie dam niedźwiedzia, nie dam. Mój ci on, mój. Obstawiam, że w tym budynku była stołówka. To tak wygląda, jakby tam jest taka niższa część, tam były kuchnie, a tutaj jest taka no, część, gdzie musiała być stołówka raczej.
Albo może tutaj były jakieś zabiegi, wiecie, bo no to są takie małe pomieszczenia, takie pokoiki, czyli jest taki hol i tam drugi hol, a tutaj są małe pokoiki, jakby takie gabinety. No trudno, jakby, o, jaki romantyczny obrazek, no lepiej nie będę pokazywać za blisko. Widzę, że ktoś udzielał się twórczo. A, tam jest jeszcze panowie, bo ja słyszę dźwięk. Nie. Tam też są na golaska. Tam też jest jeszcze jeden basenik właśnie w środku, w tym budynku. I tam ludzie się kąpią na golaska, tak więc... Wow, co za miejsce. W tym budynku tutaj też słychać ludzi. Nie wiem nawet jak tam weszli do środka. Ale widzicie, tutaj też faktycznie płynie stamtąd woda. Tam, o, dalej. Tak więc musi być wejście z którejś strony, nie wiem. O, zobaczę. Tutaj są jakieś drzwi. Nie będę tam wchodzić z kamerą, bo może też na golaska się kąpią, a nawet jeśli nie, to tam nie będę zaburzać ich prywatności. Faktycznie tu nie ma żadnej kłódki ani nic, można sobie otworzyć i wejść. O, to jak przyjedziemy tutaj wieczorem, to będzie co eksplorować. Ale teraz chcielibyśmy pojechać w jakieś miejsce, gdzie jest internet, bo tutaj nie ma. My tu byli pupy moczyć, a w tym czasie renderuje się dla was kolejny film, tak więc podłączony do elektrowni, nie wiem, o, tu. I ładnie, jak widać, no jeszcze ponad pół zostało. O, właśnie chciałabym znaleźć takie miejsce, gdzie jest trochę internetu, bo byliśmy 3 dni w miejscu bez internetu i chciałabym ten filmik wam wysłać. No, a potem możemy sobie tutaj przyjechać na noc. I faktycznie przestał boleć mnie ten kręgosłup, tak sobie teraz właśnie skojarzyłam. Tak więc misja znaleźć miejsce z internetem, najlepiej na plaży. No, powodzenia. Bo w tą stronę jest internet, a w lewo już nie ma. Możemy sobie tu chwilę gdzieś przycupnąć. Z chałupami, żeby nam... A to chyba puste domy. No, no, tam się coś buduje, a te 2, 3 wszystko puste są. Gdzie stoi jakiś samochód, może coś jest. Dobra, no możemy się stanąć gdzie bądź. Ja tu już głodny jestem, trzeba zrobić coś jeść. Tu. Widzisz na lewo? Nie ma rowu. No jak chcesz, to idź i sprawdź, no ale tutaj wydaje mi się, że ten. Doświadczeni jesteśmy, że jeszcze sprawdzamy, z której strony wiatr wieje, żeby się ustawić tak, żeby samochód nam, wiecie, nie wiało w gębę, nie? Bo po trawie widać, zobacz, po trawie. O, stój, tak, perfekt.
bo wiecie, nad morzem to po prostu tak wieje. No super, a tak się schowamy za samochodem i możemy sobie siedzieć. Herbatkę zrobimy. Na początku to się zawsze tak pali jak pochodnia na igrzyskach. Troszkę za dużo wody. Tu jest mój lunch, a tu niedźwiadek robi sobie kanapkę. Już teraz umie kanapki sam sobie robić. Naumiał się. Służy mu to kampingowanie. Ale samochodów teraz najechało. Kurwa, nie wjedziemy, bo tam nam... No i nawet nie wjedziemy teraz, bo zastawione jest. No i co? Musimy tu stanąć i czekać, aż tam ktoś wyjedzie. Tutaj można tędy przejechać, tam widzieliśmy gościu wjeżdżał tędy tu po lewej, ale no teraz nam tam zostało. No zjeżdża się coraz więcej i więcej samochodów, więc w końcu żeśmy odpuścili. Pójdziemy spać gdzieś indziej, przyjedziemy tu rano. Dzień dobry. Zagadka, znajdź złomka.
jak wczoraj przyjechaliśmy tutaj nad morze, to strasznie wiało i właśnie, wiecie, takie względy, takie praktyczne właśnie rzeczy wygrywają już teraz ze scenicznymi widoczkami. Już żeśmy się dużo naoglądali, lubimy owszem, ale patrzymy, żeby było przede wszystkim praktycznie, po pierwsze bezpiecznie, praktycznie, tak więc wolimy się schować od wiatru, stąd też schowaliśmy się troszeczkę za górką, za krzaczkami, żeby mieć spokojną noc. I mieliśmy naprawdę fantastyczną noc, jak słyszycie, ładnie ptaszki śpiewają, a tam i tak w oddali jeszcze słychać szum morza, ale nie byliśmy na tej pierwszej linii brzegu, bo to jednak zawsze nad morzem wieje. No, tak jak mówię, zależy, bo nieraz jesteś taki osłonięty w zatoczce, a nieraz niestety jesteś tak, że po prostu na tej pierwszej linii wiatru. Tak więc takie fajne miejsce żeśmy mieli. No i zaraz będę zdzierać niedźwiedzia z łóżka i jedziemy na te ciepłe źródła. Zobaczymy, jak teraz rano, ile jest tam ludzi. Tutaj znalazłam miejsce zaraz przy tej plaży, zobaczcie, fantastyczne, koniec tej drogi, znaczy tam w sumie leci ta druga szutrowa dalej, ale tutaj spokojnie można się zatrzymać, bo jest taki placyk i po dwóch stronach droga to ktoś może objechać, ale niestety nie ma internetu, więc właśnie jakby ktoś planował jakąś pracę zdalną czy coś, to właśnie z tymi epickimi miejscówkami to właśnie różnie bywa, bo często epickie są tam z daleka gdzieś od różnych, wiecie, miast i ludzi i one no nie są, nie mają dobrego zasięgu, ale fajne miejsce, słońce wstaje, fajne miejsce. Tą śmieci. Ty to może sobie nawróć, póki nikogo nie ma. Piersi. Ranek panek. I fajnie jest, bo jest tak jeszcze chłodnawo. Jak byliśmy wczoraj, wiecie, w samym środku dnia, to było kurczę trochę za gorąco, nie? Słońce wali i te gorące źródła to nie bardzo. A teraz jeszcze jest tak, że aż człowiek się nie może doczekać, żeby wejść tam do tej gorącej wody. Ale fajnie widać, jak się unosi ciepło tutaj nad tym źródełkiem. Tak, on
No tam ci śpią, no to tam ci koczują, nie? Tam oczywiście są ci ludzie, co widzieliśmy wczoraj. Tam między drzewami. No, ale kurczę, basenik dla nas. No to chlub. Właśnie jak miałam ściągnąć strój, bo niedźwiedź tutaj na Adama się kąpał, to właśnie przyszli już ludzie, tak? Więc mieliśmy pół godziny dla siebie, i mamy już towarzystwo. Ale co tam, i tak bardzo fajne miejsce i polecam, naprawdę po prostu... Wow! A rewelacyjne miejsce, bardzo fajne, ale rano, trzeba przyjść rano. I dzisiaj jest poniedziałek, dzień roboczy, więc żeśmy właśnie liczyli, że będzie trochę mniej ludzi teraz, bo wczoraj była niedziela, no i wieczorem, no to po prostu, tak jak widzieliście, nawet nie wchodziliśmy tutaj. Pomoczymy się jeszcze chwilę i idziemy robić śniadanie, bo niedźwiedź jak głodny, to zły. Idziemy tak, żeby te dwa gołąbki mogły się też nacieszyć tym miejscem tylko dla siebie. Zajrzymy jeszcze do tego budynku, co wczoraj tutaj ktoś się kąpał. Na Golaska. No, tu można wejść na Golaska, poczekaj. Ale to trochę takie creepy, nie? Ty popatrz, tutaj było sanatorium, patrz. Widzisz, tu wszędzie są baseny, takie wanny. O, jednoosobowe. Tu są jednoosobowe, a po tej stronie są dwuosobowe. O, tu też jedynka, nie, dwójka, o. Wow. A tutaj basen. Wow. Ty, wskakujemy, nie, ja wskakuję, kurczę. A mi się chce, ja chcę ściągnąć strój. Bo ty... No, ściągam i wskakuję. Basen. No, powiem wam, bo nie pokażę, ale tutaj jest jeszcze cieplejsza woda. Nie, no ja chwilę tutaj muszę posiedzieć dla mojego kręgosłupa. Ale mogę pokazać, że jestem, o. No, taka jak się napuszcza do wanny. Normalnie. Tak jak w wannie napuszczasz wodę. Ale wiecie co, te minerały w tej wodzie, jest bardzo duża wyporność tej wody i nawet trudno się utrzymać i właśnie dlatego mi ta kamera lata, bo nie mogę złapać poziomu. Dobra. Teraz kwadrans sama ze sobą. Pa! Wykąpana. Super, ale bardzo gorąca woda. Nie można nawet za długo tam wysiedzieć. Ale wiecie, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że właśnie w takie miejsca najlepiej jest przyjechać właśnie rano. Bo wieczorem, jak są ci wszyscy ludzie, no to wiadomo, dużo osób przyjeżdża tu. To są lecznicze źródła. Przyjeżdża tu, bo... chcą się leczyć, oni są chorzy, mają różne schorzenia, często choroby skóry. I jak ty wchodzisz do tej wody razem z tymi ludźmi, pupa przy pupie, no to wiecie. Natomiast właśnie jak przyjdziesz rano, przez całą noc ta woda się przefiltruje i masz basen z czystą wodą tylko dla siebie. I wiecie, przypomniało mi się teraz właśnie to miejsce, mi przypomina Baile Herculane. To jest takie miejsce w Rumunii, które my odwiedziliśmy dwa razy. Ja to pokazywałam w odcinku, w pierwszym odcinku z Bułgarii. Ja dam link oczywiście pod spodem, tak więc sobie też zobaczcie. Takie właśnie bardzo ciekawe miejsce. Specyficzne, to nie są miejsca dla każdego, bo wiecie, jak ktoś jest estetą, to
No cóż, co wam mogę gadać? Te opuszczone budynki to może ładniej na filmie czy na zdjęciach czasem wyglądają, ale w rzeczywistości, no to wiecie, no są śmieci tu i tam, ja już nie będę tutaj wredna i pokazywać wszystkiego, ale tak jest. A może pokażę. Taki worek ze śmieciami, jeden już jest pełny i drugi worek tam jest pusty, no to chyba ktoś raz na jakiś czas to wyrzuca. Tutaj kolejny worek. A tutaj tych worków jeszcze więcej.